Drzewa w moim życiu miały bardzo braterskie i przyjacielskie konotacje. To było coś pięknego, zwłaszcza leszczyny łagodne jak kobiety, brzozy, które były i są wyjątkowymi drzewami. To zawsze mi się kojarzy z poezją Jesienina i w ogóle rzecz, która jest niepowtarzalna. I żeby oddać cześć i chwałę drzewom, taka moja krótka refleksja poetycka, czyli spotkanie z gałązką. Gałązka jaśminu zagląda do okna i oto nagle nasz wzrok się spotkał. Warto żyć dla tej krótkiej chwili. Wspieram akcję na rzecz sędziwych drzew w Polsce. Jest to jedyna i wyjątkowa akcja, która ratuje te nasze kochane drzewa. Zrab pomarańczowy znak.